Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, to co się stało z tym obywatelskim projektem pokazuje tak naprawdę patologię polskiego systemu parlamentarnego i pokazuje brak szacunku nas posłów do prawa, które sami uchwalamy. Ten projekt został przetrzymany w zamrażarce tak zwanej podkomisji przez ponad 2,5 roku. Komisja zebrała się tylko raz. Nie obradowało nad tym projektem, a w związku z tym nowa kadencja i ten sam projekt, mimo uchwalenia rządowego projektu ustawy, nadal musi być obradowany. To pokazuje, i to jest, panie marszałku, uwaga do pana jako wicemarszałka, jako członka prezydium, ale też do pani marszałek Kopacz, że warto zastanowić się nad wprowadzeniem w regulaminie Sejmu takich zmian, które nie będą dopuszczały do tego typu złych praktyk, a to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego projektu. Tak się stało z ustawą o otwarciu zawodów prawniczych, tak się stało z wieloma ustawami socjalnymi zgłaszanymi przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, które nie zostały odrzucone przez Klub Platformy Obywatelskiej, ale tylko z tego powodu, że właściwie nie znam powodu, dlaczego przetrzymywano je ponad 2 lata, tak stało się z wieloma projektami. Zaproponowaliśmy konkretne zmiany w regulaminie Sejmu, na przykład, aby jeżeli podkomisja się nie zbiera, jeżeli przewodniczący nie zgłasza inicjatywy do pracy nad ustawą, aby w trybie artykułu 152 ust. 2 1/3 członków komisji mogła zgłosić o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Ale też, panie marszałku, warto, aby w takich przypadkach reagował właśnie prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu ma prawo zwołać posiedzenie komisji, podkomisji, wyznaczyć do tego odpowiedniego wicemarszałka w swoim zastępstwie, aby nadać dalszy tok tym pracą. I warto to zrobić. Tak samo jak być może warto znowelizować ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Ale panie ministrze, na końcu do pana pytanie, bo ja pamiętam tę debatę, o której mówił przedstawiciel wnioskodawców i pan wtedy powiedział, to jest prawie dokładny cytat, że koszty tej ustawy, jeżeli wejdą w życie, będą ogromne, gigantyczne, że to będzie liczone w setkach milionów złotych. W związku z tym chciałem zapytać, jaki był koszt zmian ustawowych i wprowadzenia tej ulgi w 2011 roku. Ile Skarb Państwa musiał do tego dopłacić? Dziękuję bardzo.